Także proszę Państwa, jest wzywana normalnie tutaj taka sytuacja w Warszawie. Policja nie chce przyjechać. No i niedługo to w ogóle, wiecie Państwo, sobie radźcie sami. Bójka, kotłowanie się. No, przyszedł facet, o co chodzi, proszę Państwa, że w firmie facet, który był zwolniony z pracy, no bo coś niedokładnie wykonywał, źle robił i przylazł do biura i się awanturował i chciał pobić po prostu kierownika budowy, no tych, którzy tam byli w biurze, chciał pobić, no i nie chciał wyjść i po prostu żądał widocznie jakichś pieniędzy. Oni sami dzwonili, nikt nie chciał przyjechać. To ten Rysio siedzi tam pod tymi drzwiami i tak jak to mówi, że wyżej srają niż dupę mają i sami się tak zasklepili, że nikt do nich nie chce przyjechać, żadna policja. No to więc ten Rysio mówi, słuchaj, weź do, naciśnij na ten przycisk, niech przyjedzie. Nikt nie przyjechał, bo tam w ogóle nie było takiego kogoś, kto by mógł przyjechać. Dobrze, dzwonimy na policję. Okazuje się, że mówiła babka, że już było zgłoszenie na policję, no ale było zgłoszenie na policję takie. Było zgłoszenie na policję, że jak ona nie przyjęła, no to policja nie przyjechała. A tym, ja myślę, jeszcze raz zadzwonię z innego telefonu i on mówi, że imię, nazwisko. I ja podaję imię, nazwisko i mi przyjęto i zaraz przyjechali. Także widzicie Państwo, cygany katolickie się będą tu tłuc, w tej Warszawie będą się awanturować, będą mordami kręcić, a jeszcze może być tak, że nikt nie przyjedzie ani z karetką, ani z policją, ani ze strażą, ani z niczym. A jak jest na wojnie? Przyjedzie ci karetka, jak ci rękę urwało, nogę? Karetka pogotowia przyjedzie? No, także widzicie Państwo. Jest taka sytuacja, że człowiek sobie jest winny za wszystko, co robi. No niestety, stoi taki dziad, kopci papierosa i taki pyszny, taki dumny. I on myśli, że on rozporządza swoim ciałem. Że dostałeś od matki życie, od ojca, od rodziców. To też jeszcze nie wszystko. Ktoś ich stworzył, prawda? Dziękuj Bogu. A ten ateizm jest taki rozpanoszony, proszę Państwa. I rzeczywiście tam, gdzie to żydostwo, to jest ateizm rozpanoszony. Dlatego też zapraszamy Państwa do Anglo-Ameryki Białystok, tam gdzie ja Żydów nie znałam, a gdzie są prawosławni. No to przynajmniej jest jakiś Bóg. Zapraszamy, bo tu nie chodzi o jakieś takie złoto literalne, dosłowne, bo mówię, że cerkiew to złoto, że cerkiew to bogactwo. To nie o to chodzi dosłownie. Chodzi o wiarę w Boga, że tam się wierzy. Tam się wierzy.